Siemanko z tej strony, Doman, zapraszam na kolejny już test mikrofonu USB na naszym kanale, czyli mikrofonu Plug and Play, który ma po prostu działać. Tym razem będzie to propozycja od Creative'a, a konkretniej model Live Mic M3. To maleństwo. testowaliśmy w przeszłości mikrofony dużo większe mam na myśli te na wysięgnikach z ramieniem jak na przykład Endorfi czy Genesisa. To był bodajże Radium 300XLR, ale teraz już nie chcę przekręcić nazwy. Testowaliśmy też mikrofony, właśnie takie na stojakach, na biurko, jak Genesis Radium 600, jak chociażby gabarytami podobny ostatnio testowany Razer, ale też inne marki się u nas przewijały. Ja generalnie lubię testować mikrofony z racji tego, że mam za sobą przeszłość radiową, i też czasami różne nagrywki robię jeszcze właśnie w domowym studio. To też z takich mikrofonów korzystam. Tym razem Live Mic M3, tak jak wspomniałem, konstrukcja stosunkowo mała, więc niewiele miejsca będzie zajmował na biurku i w zestawie właśnie znalazł się mikrofon. Z pop filtrem na magnes, to naprawdę się chwali, bo jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Poza tym mamy podstawkę, która jest regulowana i składająca się z dwóch elementów. Podstawka bardzo dobrze trzymająca się biurka i też tłumiąca jednocześnie jakieś różne drgania. Poza tym w zestawie kabel na USB. Duże USB wpinamy sobie do laptopa, do komputera, natomiast micro USB 2.0, co jest dla mnie zaskoczeniem, wpinamy do Mikrofonu. Ostatnio już jednak przyzwyczaiło nas wiele marek do tego, że mamy tutaj USB-C albo w ogóle mamy USB-C na USB-C. No i instrukcja obsługi może się przydać, ponieważ jest to pierwszy mikrofon na naszym kanale, który charakteryzuje się dwoma różnymi no właśnie, charakteryzuje się dwoma różnymi charakterystykami. Po pierwsze, mamy tą taką, jak pewnie się przyzwyczailiście, tutaj Creative nazywa to nerkową, albo mamy kołową, żeby nam zbierało zewsząd. To bardziej w takim trybie konferencyjnym jesteśmy. Mata czyli kardioidalna też, jak jesteśmy blisko mikrofonu i chcemy, żeby nas było idealnie słychać. Skoro już pokazaliśmy zestaw modelu Life Mic M3, to może dwa słowa na temat specyfikacji. Zacznijmy od wymiarów, bo to jest dosyć ważne, skoro jest to konstrukcja stosunkowo niewielka. Mikrofon ze stojakiem i filtrem 88x96x215 mm, czyli cała taka konstrukcja. Mikrofon bez akcesoriów, jak sobie go wykręcimy i wszystko wypniemy, też ten magnetyczny filtr, no to 57x61x127 mm. Sam filtr, słuchajcie jego wymiary. 88x27x96 mm, natomiast wymiary podstawki. Teraz wykręcam mikrofon. No, jeszcze musielibyśmy sobie tutaj podstawkę wykręcić. No to sama ta. Uj, 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 sama podstawka. Sam Stojak. 85 na 85 na 72 ale 72, no to już wiadomo, że z tym Obrotowym mechanizmem. Rozmiar otworu montażowego, no to tutaj raczej się pewnie spodziewacie czwarta. Sam ten stojak jest, a to zresztą dobra, wygląda wyglądzie za chwilę, bo miała być specyfikacja, a nie wygląd. Długość przewodu 1,5 metra, tak jak już mówiłem, USB. Jeśli chodzi o wagę, no to mikrofon ze stojakiem i filtrem mechanicznym waży 570 gramów. Leciutki jest. Sam w ogóle ten mikrofon jest leciutki, i on mi przypomina pod kątem. Trochę designu i trochę też wagi. Mikrofon taki chiński testowaliśmy. Kurczę, już teraz sobie nie przypomnę jego ja no. nazwę. Przypomina trochę nowo, MC1. Trochę tak, ale teraz kurczę, testowaliśmy też taki chiński mikrofon. z takim uśmie Taki uśmiech był na pop-filtrze, pop -pop nie wiem czy pamiętasz. Dobra, wrzucę napis, jaki to mikrofon, bo już za dużo tego było. Mikrofon bez akcesoriów 170 gramów, natomiast stojak waży, 380, a filtr. 20 gramów. Ten to w ogóle już nic tutaj praktycznie nie waży. Teraz powinien pojawić się też napis z informacjami na temat tych charakterystyk nerkowej i kołowej, byście mogli wiedzieć, jak tutaj pod kątem specyfikacji to wypada. Też obsługiwana rozdzielczość odtwarzania i nagrywania. Wygodniej będzie to po prostu przeczytać niż teraz jakoś to mocno omawiać. Słuchajcie, mamy tutaj odsłuch na słuchawkach, bo też jest ważne to, że możemy sobie słuchaweczki podłączyć. Zakres ten. Od 50 do 18 Hz, jeśli chodzi o e, odsłuch, a obsługa wtyku 3,5 mm, 3 stykowy do 32 ohmów. E, temperaturę nawet nam podaje Creative od 0 do 40 stopni. Co tu jeszcze można powiedzieć pod kątem specyfikacji? No myślę, że w. Praktycznie wszystko tutaj wiadomo. Też ważna kwestia jest taka, że jest kompatybilny, słuchajcie, ten mikrofon z Windowsem. No tutaj raczej bez niespodzianek, z Maciem, ale też z PS4, PS4 Pro i PS5. Oprogramowanie stosowne musi być no i aktualizowane na bieżąco w tych konsolach, żeby to bez problemu działało. No i też dzięki temu możemy być lepiej słyszani. Właśnie. Jak gramy sobie na konsolce? Standardowo Xbox, jak zwykle, nie jest otwarty na różne zewnętrzne urządzenia. Mikrofon rozkręcony. Skoro mamy te wszystkie elementy rozłożone, to może zacznijmy od stojaka, od podstawy. Metal, no, sporo waży tutaj. Ten element jest najcięższy, bym powiedział, i też tak wynika to ze specyfikacji tutaj że ten stojak jest właśnie najcięższy, gumą na dole zabezpieczony tak, żeby... Zobaczcie, jak to się przykleja do blatu biurka i się bardzo dobrze trzyma. Matowy, jakoś się bardzo nie brudzi, jest ten metal. Poza tym mamy właśnie wspomniany już taki element regulowany właśnie tego stojaka, który sobie wkręcamy, gwincik z jednej, gwincik z drugiej strony, wkręcamy mikrofon. Więc sama, samo złożenie po wypakowaniu z zestawu jest niezwykle szybkie, niezwykle proste. Też regulacja, tak żebyśmy mogli sobie ten mikrofon dostosować do tego, jak on będzie na naszym biurku stał. No lepiej, jak będzie trochę pochylony, bo. Siateczki mamy z, w tym miejscu, z jednej i z drugiej strony, w zależności od tego jaka charakterystyka, więc no, jeżeli chcemy, żebyśmy byli jak najlepiej słyszalni, no to takie mikrofony dobrze by były blisko ust. Trochę to zaprzecza temu, co znajdziemy na stronie Creative. no bo Creative wspomina o tym, że jest to mikrofon, słuchajcie, do właśnie Nagrywania solo, ale też do nagrywania, gdy jest więcej ludzi dookoła. Postaram się to jakoś wam pokazać, jak w tych dwóch trybach będzie brzmiał mój głos podczas nagrywania, ale to za chwilę, bo na razie skupiamy się na wyglądzie. Skręcamy sobie to wszystko, jeszcze dorzucamy pop filtr magnetyczny, siateczka. Wygląda na to, że jakiś tu jest metal, ale dobrze zbiera jakieś wypychy te nasze różne niechciane dźwięki natomiast sam mikrofon LifeMic M3 już jest plastikowy Dzięki temu leciutki, ale no tutaj wszystko zostało dobrze zespolone i też to, co znalazło się we wnętrzu, jest tutaj należycie zabezpieczone i nie powinniśmy się martwić, że coś się tutaj stanie. No Warto też, myślę, pod tym kątem wiedzieć, że mikrofon jest wyposażony w dwie kapsuły kondensatorowe. Tak nas informuje o tym Creative, które mają 14 mm i dwie te wspomniane charakterystyki. Natomiast jeśli chodzi o. Rozdzielczość dźwięku to mamy tutaj do 24 bitów 96 kHz. No, i myślę, że to jeszcze tak w ramach uzupełnienia tej specyfikacji technicznej. Natomiast wygląd, słuchajcie, mamy tak, mamy regulację głośności słuchawek, bo możemy sobie tutaj słuchawki podpiąć i dzięki temu, no, będziemy. Mieli odsłuch bezpośredni. Mamy wyciszenie mikrofonu, mamy diodę, która nas informuje o tym, czy mikrofon jest wyciszony, czy pracuje. Mamy logo Creative'a, no i mamy z drugiej strony przełącznik tej charakterystyki. To takie odwrócone serduszko, serduszko bądź jak to woli, dubka. To jest właśnie ta charakterystyka nerkowa, bądź drugi kołowa, i to przełączenie mechaniczne. Tutaj, więc bardzo szybko to działa i płynnie. Szybko przeskakujemy. Jeszcze w dolnych partiach mikrofonu mamy gniazdo USB oraz yy, słuchawkowe, by mieć ten odsłuch sobie tutaj na bieżąco. Na górze się nic nie znalazło. Często mikrofony są pokazywane, żeby mówić do nich tak. No tutaj, akurat, jednoznacznie nie, bo jest zabudowana góra. Ładnie wygląda schludnie. To mówię, siadcą, że przypomina trochę NoWoxa, tak? I ten mikrofonik. Może faktycznie, NC1, może faktycznie trochę nam przypomina, ale wygląda ładnie też już, jak cała konstrukcja jest złożona, wiadomo, przewodowy, więc jak kabelek sobie podepniemy, to musimy go gdzieś doprowadzić do komputera. A może mógłby być trochę dłuższy, bo to w zależności od tego, czy pod pc -tem, czy pod laptopem, to gdzieś muszą być w miarę blisko. W tej chwili jeszcze słyszycie mój głos z mikroportu Saramonic, z którego na co dzień korzystamy, ale już uruchomione nagrywanie na laptopie, też mikrofon podłączony bezpośrednio do właśnie lapka, i z drugiego kadru, myślę, powinno być widać, czy się ten głos rejestruje. Dwie charakterystyki ustawione jest w tej chwili w tej nerkowej, że tak powiem, więc ja już się przybliżę, bo od razu muszę wam. O, teraz było słychać, jak się przekręcało, ale dobra. Przełączamy się na mikrofon Creative'a i od razu co trzeba powiedzieć, to jeśli chcecie być słyszalni, jak ze studia radiowego, no to musicie być blisko takiego mikrofonu. Nawet powiedziałbym, że musicie być tak blisko, jak w tej chwili, Teraz, żeby ten głos był bardzo głęboki, żeby podbić walory naszego głosu, no to musimy być zawsze bardzo blisko, wręcz prawie dotykać ustami tego mikrofonu. Tak też zresztą jest w radiu, jak mamy te mikrofony radiowe, gdzie jest pop filtr, to my prawie tego pop filtra dotykamy. Wiadomo, są też takie, jak widzicie, jakieś różne podcasty, audycje, to zawsze gdzieś tam dalej ludzie siedzą. Oczywiście są mikrofony, które będą dobrze zbierać jakie podbijemy, bo one będą niwelować szum i kosztują sporo. więc no mają takie technologie, które to umożliwiają, natomiast zawsze najlepiej będzie słychać nas, jak jesteśmy bardzo blisko tego mikrofonu. No i niestety tutaj przez to, że jest on minimalistyczny, no to albo kupujecie sobie jeszcze dodatkowo ramię, bo jest kompatybilny, możemy sobie spokojnie wkręcić go w jakieś ramię, albo stawiacie na przykład na pudełku, które jest od tego Kreativa, no i wtedy też Was będzie dobrze słychać. Znaczy, będzie Was też słychać, jak gdzieś z dalszej odległości będzie mikrofon ustawiony, ale teraz jest dużo lepiej. Pokażę Wam teraz różnicę pomiędzy tymi dwoma charakterystykami dźwiękowymi. Najpierw jest ta. Narkowa jak yy, o tym yy, jak to zostało tutaj scharakteryzowane przeznaczenie nagrywanie głosu jednej osoby strumieniowanie na żywo rozgrywki połączenia konferencyjne lub codzienna komunikacja ten tryb skoncentrowany na strefie przedniej najlepiej nadaje się do przechwytywania dźwięków wydawanych bezpośrednio przed mikrofonem minimalizując niepożądane dźwięki dochodzące z boków i tyłu No i zobaczcie teraz mnie słyszycie jak jest bardzo blisko a teraz ja sobie go postawię tak powiedzmy jak będziecie może macie jakieś spotkanie na Teamsach, może chcecie z kimś porozmawiać, no i nie chcecie generalnie, żeby ten mikrofon był widoczny w kadrze, ale też żeby no generalnie gdzieś był bardzo blisko Waszych ust no i stawiacie sobie w takiej powiedzmy odległości na biurku. W takiej sytuacji najlepiej podbić maksymalnie prawie na 90-95% w ustawieniach systemowych, żeby wykrzesać jak najwięcej i żeby nas po prostu było słychać, ale też właśnie po to, w teorii, żeby nas było słychać dobrze z dalszej odległości. Powiedzmy, że jesteśmy w jakiejś małej salce konferencyjnej, ustawiamy sobie mikrofon na środku stołu. Temu służyć ma cyk. Przełączenie, drugie ustawienie mikrofonu, które jest tym ustawieniem kołowym. Ja teraz tak go dam prościutko. No, i jeśli chodzi o charakterystykę kołową, teraz tak postawię sobie dalej, powiedzmy, że e, jeśli chodzi o charakterystykę kołową, przeznaczenie nagrywanie wielu podcastów z dwiema lub trzema osobami, grupowe połączenia konferencyjne lub ASMR. O. Ten tryb najlepiej nadaje się do przechwytywania dźwięków ze wszystkich kierunków, gdy wymagany jest szeroki promień przechwytywania, aby objąć wielu użytkowników lub wiele źródeł dźwięku. No, i teraz słyszycie, jak nagrywa. Z frontu, właśnie ten mikrofon. Ja już różne nagrywki robiłem i mogę powiedzieć, że jak my jesteśmy właśnie do niego ustawieni frontem, gdzie mamy diodę też niebieską, że nagrywamy, no to ten głos mam wrażenie jest troszkę pozbawiony głębi, trochę bardziej wysokie tony są podbite. Natomiast jak przeskoczymy sobie na tył tego mikrofonu, czyli powiedzmy, że to jest ta druga osoba z nami rozmawiająca, to wtedy ten głos jest już niższy, ale jednocześnie robi się trochę bardziej przytłumiony. No zresztą mam nadzieję, że teraz na nagraniu słychać różnicę pomiędzy właśnie w tym trybie kołowym frontem a tyłem. Wiadomo, że teraz moglibyśmy sobie gdzieś tam porozmawiać. A Pani co nie mam do ciebie prośby, jak mógłbyś tak powiedzieć mi. Co teraz robisz aktualnie? A co on jest w tej chwili? Nie wiem, tam z dwa metry ode mnie. Co teraz robię? Czytam na temat, spe, czytam specyfikację dokładnie zegarka Hama 8900, czyli zegarka, który za chwilkę będę nagrywał. Tak, bo też często w salach konferencyjnych możemy mieć kogoś, kto jest gdzieś tam dalej odsunięty przy wielkim stole, wielkim jak w kanale Zero. Tam wielki stół teraz postawili, i wtedy zobaczycie. Ja też sobie zobaczę, bo nawet nie wiem jeszcze, szczerze powiedziawszy, jak to zbierało z takiej odległości. No i tak wypada ta charakterystyka kołowa. Wracamy do ustawienia pierwszego, czyli do naszej dubki. I teraz ja sobie postawię tutaj. Na kartoniku, żeby nie trzymać cały czas tego mikrofonu, jeszcze dosłownie dwa słowa podsumowania na temat tego mikrofonu. Oczywiście powiem Wam, po pierwsze, jest to mikrofon. Plug and play, więc po prostu sobie podpinamy do laptopa czy do innego urządzenia, bo też z konsolami PlayStation jest kompatybilny. No i wiadomo, że nasz głos zyska względem mikrofonów wbudowanych w laptopy, w słuchawki nawet, zawsze taki mikrofon będzie miał przewagę. Ale istotne jest to, jak sobie go ustawimy, bo jak będzie stał za daleko, jak będzie za cicho, no to prawda jest taka, że nie osiągniemy tego efektu, który byśmy chcieli, natomiast jak już sobie dobrze ustawimy to efekt będzie Zadowalający. Ja mam porównanie do wielu mikrofonów, i tych radiowych, i tych bardziej takich amatorskich, właśnie ustawianych sobie gdzieś w domu, i powiem Wam, że, no, myślę, iż jest to bardziej taka propozycja dla osób początkujących, dla osób, które nie mają jakichś bardzo dużych wymagań względem mikrofonów tego typu, ponieważ głos. Jest trochę mniej wyrazisty niż w konkurencyjnych propozycjach, nawet gdzieś z tej samej półki cenowej. Bo ja teraz odnoszę się do dużo większego gabarytowo mikrofonu Genesis Radium 600, z niego najwięcej korzystam. Teraz może przesiądę się na G2 i ten mikrofon, słuchajcie, Live Mic M3 od Creative kosztuje 300 zł i ten już stary mikrofon Genesisa też w tej chwili kosztuje 300 zł, natomiast ten nowy G2 kosztuje 400. Dla porównania Endorfi Solom Broadcast z ramieniem, już ten taki bardziej studyjny, powiedzmy, kosztuje około 500 zł, chyba droższy jest Razer, ale też wiadomo, że ta półka cenowa do 300, do 400, do 500 zł jest mocno konkurencyjna, jeśli chodzi o mikrofony. No i myślę, że tutaj trochę nad tą głębią mógłby creative popracować. Ja się domyślam, że jest to mikrofon lekki, mały, więc no wiadomo, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy, ale no raczej do nagrywek studyjnych, takich już bardziej lektorskich, te mikrofony nie, ale do jakiegoś amatorskiego działania. Na Teamsach, jak chcemy lepiej brzmieć. Może zaczynamy swoją przygodę z podcastami. To wtedy śmiało można, czy jakimś streamowaniem, śmiało można o nim pomyśleć. Zresztą możecie też ocenić. Jeśli gdzieś tam. Sobie prześledzicie historię naszych testów, możecie zobaczyć, jak mój głos wypadał w tamtych mikrofonach versus jak wypada w tym mikrofonie. Tutaj, tak jak mówię, troszkę głos mam wrażenie jest delikatnie przytłumiony. No, może nie, nie tyle przytłumiony, co nie ma aż takiej głębi jak w części mikrofonów, które testowałem, natomiast nie ma żadnego szumu, dobrze zbiera pop te niechciane dźwięki. Ogółem jesteśmy dobrze słyszalni, tylko. Tak jak mówię, no trzeba się nastawić, że nie jest to jakaś ultra pro-propozycja. No ale też 300 zł to nie jest jakaś wysoka półka cenowa jak na takie mikrofony na USB. Słychać nas, a to jest najważniejsze. No, może komuś taka charakterystyka będzie się podobać. Głos ogólnie brzmi w miarę naturalnie, więc nie ma tragedii. Ale trzeba się też dobrze ustawić. Jest czuły z większej odległości też właśnie w tym drugim trybie kołowym zbiera i to akurat muszę pochwalić, bo o ile wiadomo, że w tym trybie kołowym, gdybyśmy chcieli więcej osób nagrywać, no to Raczej zalecałbym podcasty robić na dwóch mikrofonach albo może na jakimś droższym sprzęcie, który będzie lepiej zbierać. Bo tutaj, jak ktoś jest dalej odsunięty od nas, już tak powiedzmy pół metra, gdzieś jak będzie po jednej stronie i drugiej stronie biurka siedział, no to ten głos nie będzie taki głęboki, jakbyśmy chcieli. A jak słuchamy podcastów, to lubimy się wsłuchać jakiś przyjemny głos, musi być blisko, po prostu. No nie oszuka się praw fizyki. O. Z wami dzisiaj Doman i mikrofon. Life Mic M3, nie wiem czy burczenie w brzuchu co na było słychać. Ja słyszałem, mikrofon pewnie tego nie zebrał. Nawet ciekawa propozycja, ale nie dla każdego. O czym już zresztą wspomniałem, ale sami też możecie to ocenić. Do zobaczenia, do usłyszenia też. Bardziej patrząc na to, że dzisiaj nagrywamy ten mikrofonik Creativea, Siema!